Oto gigantyczne 100 warstw kartonów. A to małe 100 warstw kartonów. Musimy się stąd wydostać i kto zrobi to pierwszy, ten wygrywa. Zaczynamy! Kurde. Oła! Pięści zupełnie nic nie dają, więc przydałyby się jakieś lepsze bronie. Ale żebyśmy je dostali, to najpierw zostawcie łapkę i subskrybujcie kanał, bo codziennie filmy są o 18. Zobaczcie, co mi się stało w ręce. Nie da rady nic z tym zrobić. Dobra, potrzebujemy chyba jakiejś broni! Mr. G, czy ty też słyszałeś, że oni chcą jakiejś broni? No coś tam słyszałem, ale... Dajemy im? Tak, mamy milion broni do wylosowania na kole fortuny. Wyciągaj telefon i losujemy pierwszą broń dla Tritsusa, a potem dla... Zipka! Co ty losujesz dla Ernesta? Kilof na sam początek. Ja. A ja losuję w czasie dla Zipka. Czy ty mi to wylosowałeś? Tak jest! Dzięki, Mr. G! Właśnie, na Mr. G zawsze można liczyć. Mam taki oto kilof, który jest epicki i mogę nim... nawalać i to bardzo, bardzo dobrze. Zipek, zobaczmy. Zipek mówił, że chce jakąś szczotkę. Nie ma szans nawet. Uwaga! Duża siekiera! Ale mu to pomoże w małym boksie. Co? Duża siekiera? Trzymaj, proszę, patrz. Tak, tak, wejdzie. Baw się dobrze. Ej, w sumie jest trochę tutaj miejsca, tak szczerze mówiąc. Może być nawet spoko. Ej, czy wy myślicie, że on będzie mógł się zamachnąć tą siekierą? Dobra, ludzie. Jednak kilof może nie jest aż tak dobry. Wiecie co? O kurde, ja muszę sobie trochę ułatwić poprzez zdjęcie ścian, ponieważ tutaj jest lifehack, którego Zipek ma u siebie od razu. Mianowicie, patrzcie, da się zobaczyć, gdzie dokładnie jest moje 100 warstw, ponieważ oczywiście nie dało się kupić aż tak wielkich kartonów, więc zobaczcie, tutaj jest moje 100 warstw, które ja muszę rozwalić. A! O kurde. Patrzcie! Druga część kilofu jest 100 razy lepsza. I mogę nią rozwalić to kilka sekund. Jezu, jak on wali w to! Chłopaki, czas wam się kończy! 5, 4, 3, 2, 1! Oddawać bronię! Proszę, zobacz to! Co on zrobił? Sorry, wkurzyliście mnie, chłopaki. Niesamowity człowiek. Niech ze mną lepiej nie pogrywają. Ja jestem mistrzem wydostawania się z boksów. Jak jesteś mistrzem? Zobaczymy, czy jesteś mistrzem po tym odcinku. Proszę o losowanie. Zobaczymy, co dla Ernesta. Na pewno coś słabego, na pewno. Dłuto! Ej, Ernest, wylosowałeś łopatkę? Ej, słyszałem, że dłuto. Halo, halo, mam do was wyjść? Łopatka? Ona nic nie robi! Dobra, oddaj, to popsujesz! Oddaj, oddaj, masz dłuto! No później, właśnie, później dostaniesz łopatkę. Zipek, co dla ciebie mamy dzisiaj? Och, chłopcze. O, łopatka! Autentycznie łopatkę! Dostał łopatkę i to tą. Proszę uprzejmie. Proszę uprzejmie, Zipek. Nie dość, że Zipek jest w małym boksie, to jeszcze dostał malutką łopatkę. A ja mam dłuto, które ja bardzo chciałem dostać z jednego powodu. Ponieważ zobaczcie, tutaj zrobiłem bardzo dobre, równe wgłębienia, ale nie są one idealnie rozłożone. Więc teraz wystarczy, że dotnę po prostu te miejsca, które nie walnąłem kilofem i dzięki temu będę mógł wyciągnąć pierwsze około 20 warstw. Serio? Naprawdę? Łopatka? Plastikowa w dodatku? Przecież to jest tylko na jedno uderzenie. Dobrze ci idzie. A nie, nie jest na jedno. Ej, przeżywa. Jakkolwiek, no. Jest super! Nawet nie mogę jej rozwalić! Jest tak mocna, że nie mogę jej rozwalić. Zipek, jak tam twoja łopatka? Spada jej w waflu. No nie mogę jej nawet rozwalić. Proszę państwa, znajdujemy się właśnie na wysokości boksa i sprawdzamy, jak bardzo wytrzymały jest. Jest wytrzymały. Jest tak mało miejsca, nie da się zamachnąć, rozumiecie to? Dobra, mam nowy plan, jak to zrobić. Będę wyciągał to w ten sposób. O, tak. Ja dobra, wiecie co? Nie będę tracił czasu, skoro i tak się ścigamy. Będę po prostu swoimi rękami obrywał kartony. A! Żeby nie było tak, że on... Chłopaki! Chciałem wam tylko powiedzieć, że mi idzie naprawdę bardzo dobrze. Zobaczcie, 3 warstwy już rozwalił. Tobie dobrze idzie, na pewno, no. Ej. Coś czuję, że się czas kończy, tak? 5, 4, 3, 2, 1! Koniec!
Proszę bardzo. Ej, używka nawet nie ma co wyjmować. Nic nie rozwalił jeszcze chyba. Spadaj! Ej, ja bym mu zostawił tą łopatę w ogóle. Już nie bierzemy jej nawet z powrotem. Szkoda nam go. W takim razie Ernest, oby dostał coś bardzo beznadziejnego, bo mu idzie za dobrze. Łom! Jaki zawodnik taka gra? Ale to dostaje ciebie czy ten metalowy pręt? Teraz dla Zipka losujemy. Ja bym bardzo chciał, żeby wylosował albo widły, albo łopatę. No, bo na pewno to się nie zmieści. Dobra, zobaczymy. Jaką miecz duży dasz, czy coś? Maczeta. Maczeta, spodziewam się, że to jest maczeta. Zipek ma najmocniejszą broń dotychczas. Bij na ślepo w karton, zobaczymy, gdzie trafisz. O kurde, co wy mówicie? To jest moja broń? Zipek, czas na przewagę, dawaj, bo Ernest jest już daleko. Czas na robienie przewagi. Szkoda, że tu jest tak mało miejsca, ale broń jest epicka! Łom nie jest najlepszy. Ernest, a Zipek ma teraz najlepszą broń na świecie. Małą piłkę, maczetę. Ma maczetę? O kurde, to... Musisz się postarać bardziej. O, patrzcie, ludzie. Trzeba to wszystko będzie jakoś wyrwać. Trochę porobiłem dziurę, jak nie powiem, że nie. Nawet nieźle to idzie, tylko problem jest taki, że zrobiłem za małą dziurę, przez którą się nie da wydostać za bardzo. Plus jest jednak taki, że bardzo łatwo powiększyć choćby malutką dziurkę, jak się już ma do samego końca zrobioną. Trzeba to z każdej strony naruszyć, żeby zaraz samo wpadła. Ej, ty już naprawdę dużo rozwaliłeś. Ja chcę stąd po prostu wyjść, mam dzisiaj lepsze rzeczy do roboty niż siedzenie w wielkim, niezniszczalnym boksie! Jest coś lepszego do roboty niż siedzenie w niezniszczalnym boksie? No dawaj, Zipek, stary. Radę, serio. No wycinaj to, wycinaj. Daj, jak wycinać? No tak od góry, tak. Tak się nie da. Nie, tak. Bo tak byś taki wpadł. Muszę tak robić. Po jednej warstwie. Albo bardzo małym, jakbyś musiał leżeć tylko. Kurde. No właśnie. O Boże, potknąłem się! O Jezu, wpadło! Masz dużo czasu. Tam ci wpadło. Coś mi wpadło, no. Takie dziwne. Muszę chyba oddać już broń. Się potknąłem. Już się chyba czas skoczy. Tak, 5, 4, 3, 2, 1, oddajemy bronię! Poproszę, Łoma. Jest dobry moment. No to co teraz? Chciałem się z wami założyć. Niezależnie czy mi się trafi najlepsza broń czy najgorsza, no, to chciałbym ją wymienić. Zależak i szklankę coli. Okej. Okay. Ernest powiedział, że zamieni ten, a wylosowaliśmy ci łopatę. W takim razie łopata wylatuje z broni i dostajesz za to leżak, bo się zgodziłeś na to. O nie! Była akurat chwilą. Łopata? A, nie! Najlepsza broń! Nie no, w takim razie, tak jak mówiłem, łopata wypada z obiegu. Bo jest naprawdę warta tego leżaka. Tak. Proszę o leżak. Ja idę po kole. Ale mam ostre paznokcie, ja pierdzielę. Dobrze, że nie obcinałem ostatnio. No znaczy, leżak mi się na pewno przyda i Coca-Cola tak samo. Ale leżak ci się przyda, stary, przecież musisz wyjść stąd, a nie sobie odpoczywać. No tak, ale patrz, ile już rozwaliłem. Zipek pewnie nic nie zrobił, a ja sobie chętnie odpocznę. Ja na miejscu Ernesta to wziął całą butelkę, ale chciałeś szklankę, więc w sumie może faktycznie zdrowiej. Losujemy broń. Wiadomo, że najlepszy uczestnik, w sensie najlepsza ekipa, no to tutaj jest tak naprawdę. Ci, co nie są w boksach, no bo po co? Wygraliśmy życie, dla Zipka. Losujemy dla Zipka broń. Hmm. Widły? Widły! Tak! Proszę, ty to wepchaj tam, ja nie wiem, jak on to zrobi. Zipek, zmieścisz tam widły? Widły? Proszę to bardzo. To nie wejdzie! Zipek, czemu się nie ruszać? Ale może się zmieścić. Ja o co chodzi? One ugrzęzły! Ja nic zrobić z nimi, one ugrzęzły! Już nie chcą wyjść! Co, odliczać ci czas od razu? Naprawdę on nie może ruszyć tych wideł, stary! O, poszło! Udało się! O nie, nie w tą stronę! Nie! Nie w tą stronę! Da się to rozkręcić! O, udało się! Zabierajcie to! Nie chcę tego! Ach, powietrze! Idły out! Ja piłce. Proszę uprzejmie, losujemy dla Ernesta. Chyba duży młot. Tak, właściwie tak. O nie, połamało się coś. Tylko nie to. No. Ja pierdicze. Ej, czy to nie rozwali tej ściany na jeden raz? Zobaczmy. O! Kurde! O nie, ej! Losuj dla Zipka broń, ja to trzymam! Dobra, udało się, zrobimy taki kwadracik niestety tylko. Miecz! Jest miecz, dobra! Już po prostu. O, młot jest idealny, zobacz na to! O kurde! Dobra, to chyba trzeba kończyć, jak on tak dobrze... O, co jest? To rozwala wszystko naraz! Ty zabrał kartony?
Spalmy trochę kartonów, bo już naprawdę dużo ich jest naruszonych. Dobra, zobaczmy ten miecz, jak sobie radzi. O, zobaczcie na to! Ale przyszło, wyszedł duży kawałek. Wcale nie jesteś aż tak głęboko, jak myślałem, stary. Kurde, no to trochę lipa, muszę się jednak bardziej postarać. Teraz chcę chociaż jedną rzecz zrobić, chociaż w jednej rzeczy być lepszy. Nie, nie przejdę na wylot. Nie, prędzej miecz mi się złamie. O, przychodzi dalej. Trafiłem coś. Ej, trafiam w coś, panowie! O! Czy ja już przeszedłem na cały wylot? Nie, nie. Brakują ci ostatnie trzy, takie te grube takie. W tym momencie zmieniamy trochę zasady i Grzesiek losuje Ernestowi broń sam, bez koła fortuny. Ja losuję Zipkowi. Każdy z nich ma 5 minut, żeby wydostać jak największą ilość wart. Tak jest, biorę dwie siekiery. Ja, Zipek! Na pewno dla Ernesta przyda się piła. Masz! Jest. O, siekiera! I zaczynaj jak najszybciej. Musisz jak najwięcej warstw wyciąć szybciej niż Zipek. Słuchaj, czeka nagroda, jeśli ty więcej wytniesz tą piłą niż Zipek, okej? Okay? Stary, dobra, ale wiesz, że siekiera jest dużo lepsza. Serio? Kurde, widzisz, i nie wiedziałem, ja myślałem, że piła. Potknąłem się po raz kolejny i dłuto mi z kolana wypadło. Matko jedyna, dwie siekiery i dłuto to dużo, ale zawodnik naprawdę ciężko mu idzie, naprawdę. Ej, oni oszukują! Nic nie oszukują! Ty przynajmniej możesz wstać! Nic nie oszukują! Zajmij się wycinaniem! Nie oszukiwali? To nie, dobrze! Nie. Chłopaki, mówiłem, że piła jest lepsza od siekiery, a? Nie oddałem wam Ale mocna ta piła! A! O! Trzymaj się, Beko, uważaj! Nie, nie mam dać. O kurde, ale to jest słabe. Zobacz, mój zawodnik, no jest mistrzem świata w to. No dawaj, Zipek, no trochę motywacji! O! Ruszaj się! Ruszaj! Fajnie mieć Łukasza. Dzięki, stary. Uch, jak miło. Tak. Już ci to robię w takim razie. To on to złoży w środku? Tak, my znajdziemy na to sposób, jesteśmy dobrą drużyną. Jasek, raz, dwa. Zostaw mojego zawodnika, ja mu pomagam. Odpocznij se na razie, odpocznij, masz czas, naprawdę. Stary, jak tam stary ci idzie? I bardzo dobrze. Ernest, mam dla ciebie deal. Oddajesz leżak, a ja ci daję w zamian łopatę. Siema. Tłoczyłeś to? No. Chcesz wiatraczy? No. O. Mój zawodnik złożył leżak, jestem z niego dumny. Czas na wiatrak, zasłużył. Ja mam lepszy pomysł, stary. Nie. Trzymaj Zipek, powiedz coś do rury. Halo? O kurde, co jest? Czemu to dmucha? Ej, zdecydowanie wygrywamy, zdecydowanie. O kurde, to zaraz będzie na drugiej stronie. Tak? Kurde, moje morale podskoczyły! Zipek, tutaj. Ej, w sumie to Zipek będzie nie wiedzieć. No, udział to już git. To już potem jest łatwiej. Już powinieneś, stary, czuć deskę po prostu. Stary, słuchaj tego. To deska. 5, 4, 3, 2, 1, oddajemy broń, oddawaj to! Wszystkie? Wszystkie! Ej, my zapomnieliśmy mu zabierać broń! I wszystkie po... Co?! Nie, nie ma szans. Nie wygram tego. Uwaga, losujemy! O! Ernest, kluczem musisz rozwalać! Co? No. Dobra, patrz, stary. Ale dobrze mu idzie. O kurde. Uważaj. I się nabylał, żeby nie było wstydu. Kurde. Patrzcie na to, jest przez na wylot tutaj. Co? Out, dawaj, tnij to! Ernest! Łukasz. Dawaj! Mocniej, Zipek! Mocniej! Patrz, będzie, przebije się! Jest, łamie się! Jest! Zawodnik postąpił lepiej, zdecydowanie Zipek dał radę. Tu nie. Jest czempion nasz. Słuchajcie, ale nie, no musimy ustalić, kto wygrał. No Ernest wygrał na 100%. On mi walnął w deskę, on mi złamał deskę przecież. Łukasz deskę.
Widzimy się już jutro o 18:00 i tu na tyle. Na razie. Trz.